Ludzie jak zaczynają robić swoje social media, czyli docelowo chcą sprzedawać coś w internecie, z reguły zaczynają od końca. To jest bardzo złe i tłumaczę już, o co chodzi. Częściej można się spotkać z tym, że ktoś ma swoją markę odzieżową, czy handluje ubraniami, wstawia posty, po prostu zdjęcia, bez jakichś konsekwencji, bez planu, jak to zrobić, co dalej, tak po prostu na oślep. Druga sprawa, kupują od razu współpracę płatną od influencerów, co też no, jest dobre i niedobre, bo można szybko wpaść w taką pułapkę influencerską, że będziemy mieli udany strzał, uda nam się złapać jakąś współpracę za, nie wiem, 800, 1000 zł i zrobimy z tego 80-100 zamówień i po prostu będziemy w niebo wzięci i będzie super, a weźmiemy następną współpracę i myślimy, że to będzie tak samo, a się okaże, że na przykład może być zero sprzedaży.